Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste w zależności od Twojej strefy czasowej. Dzisiaj takie bardzo króciutkie audio, um, inspirujące, motywujące, ale również dające taką wiarę i nadzieję na ten nowy rok. Ale nie ten nowy rok 2024, który mamy teraz, tylko na... Rok Smoka. Rok Smoka oczywiście zaczyna się dopiero 10 lutego, czyli jeszcze mamy troszeczkę, troszeczkę przed nami, i to nie jest łatwy czas. To nie jest czas jakiś taki lekki i przyjemny. Wręcz można powiedzieć, że sięgamy czasami dna i sięgamy piekieł. I myślę, że każdy, każdy z nas odczuwa tę energię. Niektóre osoby wiadomo, że troszeczkę lżej, niektóre mają jakieś tam ciosy życiowe w tym momencie trudne sytuacje, a niektóre osoby po prostu takie mają coś jak letargia, jak takie zawieszenie, że właściwie mamy już te cele na nowy rok, a jakoś brakuje siły i energii, żeby je zrealizować. I to jest całkiem normalne i naturalne. Teraz widzę, że moje nagranie ma numer 6. Szóstka to jest. Moja, y, moja szóstka y, jako moja cyfra, mojego urodzenia i, i daty, bo ty wiesz, że jestem 33, czyli razem daje 6. Y, czyli mamy teraz taki czas, że naprawdę hmm, trudno wyjść na zewnątrz, trudno jakoś, nie wiem, poruszyć coś, niby coś robimy, ale czuć w tym taką ciężkość. I wiele osób z Was pytało mnie: Jak to, Pani Mario, przecież rok smoka, i, a tutaj dalej tak ciężko? No, jeszcze nie mamy roku smoka, jeszcze, no niestety, musimy się w tym roku zająca czy królika męczyć. Ten rok smoka dopiero przed nami. No i teraz te kolejne dni będą bardzo ciężkie, i dlatego dzisiaj moje audio. Nie rezygnuj, nie poddawaj się. Um, nie wyrzucaj do kosza Twoich postanowień noworocznych, tylko przetrwaj do tego 10 lutego. Mamy bardzo ciężki czas. Ta końcówka stycznia to jest po prostu no bez komentarza. bez komentarza. Globalnie, ogólnie te energie są takie ciężkie, a początek lutego to jeszcze, boże się pożal, na takiej zasadzie czyli, tak jakby ten zając, ten królik nie chciał odejść i jeszcze tak, um, tak dał nam taki taką ostateczną, negatywną, ciężką energię na zakończenie. O tak to można, można nazwać. I jeżeli popatrzymy na cały ten rok królika, tak globalnie, to wiemy, że no nie był on fajny. No nie był fajny. Bo w wielu miejscach na świecie miały miejsce pożary, wiele zwierząt zginęło, yy, wiele takich trudnych sytuacji, trudnych przeżyć miało miejsce w życiu wielu z nas, ponieważ jesteśmy rozsiani. Moja społeczność jest rozsiana po całej ziemi. Także jeżeli w tym roku królika było ci w miarę dobrze, to się ciesz, bo takich osób jest mało, którym było naprawdę dobrze. Natomiast rok smoka. Rok smoka powiedziałam, że to jest rok zwycięstwa, czyli zaczynamy tego 10 lutego z energią smoka. Energia smoka drewnianego, czyli żywioł drewna, w chińskim kalendarzu. Element drewna. I to jest bardzo piękny, bardzo pozytywny przekaz. Smok jest męski. Ty wiesz, ja jestem chińskim smokiem z urodzenia i dużo tej energii męskiej, czyli takiej aktywnej, dynamicznej, decyzji, odwagi, siły, mocy takiego upadania, wstawania, wiesz, że jest we mnie obecna. I dlatego, jak sobie na mnie popatrzysz, i tak czasami sobie zadajesz pytanie: Boże, skąd ta Maria ma tyle siły, skąd ona ma tyle takiego powera, skąd to? Się bierze, no to wiadomo, że również ta droga droga upadków i wstawania, czyli tego wojownika, który, który cały czas walczy i jest coraz lepszy w tej walce, ale również to ta energia urodzeniowa Smoka. I teraz tak. Rok Smoka trwa od 10 lutego do 28 stycznia, 25. Czyli no, zaczynamy w lutym, gdzie już szczególnie na tej naszej północnej, północnej. Części, no to jest taki już czas, że już widać te oznaki wiosny. Ty wiesz, że spotykamy się na Imbolg, to no właściwie spotykamy się teraz na, na rytuale pełnik Księżyca, rytuale dla Ziemi, pierwszym rytuale za duszę zwierząt, pierwszym rytuale za drzewa, no i oczywiście rytuał świec intencyjnych. I potem mamy imbol, czyli święto brygidy Matki Boskiej Gromnicznej. To jest nasze kolejne spotkanie jeszcze w, tym, w tych starych energiach, gdzie mimo tego musimy trzymać, mimo tego musimy walczyć i mimo tego nie wolno nam rezygnować, chociażby nie wiem, co. Bo gdy przejdziemy do tego roku smoka, to te energie się automatycznie zaczną zmieniać, i będziesz mieć więcej siły, będziesz mieć więcej mocy, więcej motywacji, więc wytrzymaj jeszcze ten, ten czas. I teraz tak, kolor związany z tym rokiem smoka to jest kolor zielony, czyli już teraz możesz sobie zgromadzić na przykład talizmany, kamienie mocy, u mnie jeszcze wiele kamieni mocy, ma w tym momencie promocję, bo chciałabym, żebyście jak najwięcej mogli sobie ich zgromadzić, bo będą Wam potrzebne w tym roku smoka, ale również teraz są Wam bardzo potrzebne i szczególnie te w kolorze zielonym, ponieważ to jest połączenie z ziemią, Solidny fundament, solidny fundament, bo żeby dobrze, jeżeli dobrze wystartujemy, to dobrze skończymy. Czyli najpierw solidny fundament, na tym fundamencie potem budujemy nasze królestwo. I teraz tak, kolor zielony, co to oznacza? To oznacza regenerację, siłę, moc, ale również odnowienie to co nowe, bo rok smoka to jest budowanie czegoś nowego. Czyli to jest również dla ciebie budowanie czegoś nowego. Jeżeli się jeszcze czegoś nie udało osiągnąć, a jest to na twojej liście, to w roku smoka uda ci się to osiągnąć. Z moją pomocą zobaczysz. To będzie rok zwycięstwa dla tych wszystkich z nas, którzy. Wiedzą po prostu, co robić i jak robić. I ja będę Was prowadzić cały czas na bieżąco poprzez treści bezpłatne, czy na moim YouTubie, czy po prostu takie audio jak teraz, ale również w mentoringu. Bardzo Wam dziękuję, są niesamowicie ciekawe pytania. Zadaliście mi do kolejnych odcinków mentoringu. Myślę, że będziemy przechodzić przez wszystkie możliwe tematy i zgłębiać wiedzę na wszystkich poziomach, ponieważ pytania są. Właściwie z każdej dziedziny, z każdej dziedziny. Są tak fascynujące, że już nie mogę się doczekać, kiedy nagram, e, nagram kolejne odcinki z mentoringu. Na razie nagrywam odcinki w formie podcastów, ze względu na to, że my mamy czerwony stopień alarmowy i po prostu tutaj lata wszystko na zewnątrz. Wszystko, co możesz sobie wyobrazić, po prostu tutaj lata. Pada deszcz, yy, słońce wychodzi, potem znowu pada, znowu deszcz, burze w ciągu dnia, burze w ciągu, w ciągu nocy, no po prostu cuda się dzieją, a ja jeszcze nie jestem w takiej super fo formie. Zdrowotnej, żeby, żeby wyjść na, na zewnątrz i nakręcić na przykład przez godzinę coś czy, czy, na, czy dłużej, ale spokojnie, spokojnie, wszystko w odpowiednim czasie, bo spotkania w mentoringu będą w różnej formie, tak jak powiedziałam, tekstowej, mini e-booków. Macie tam dużo również afirmacji, które można stosować, sprawdzonych afirmacji. No i macie filmy będą i, i będą oczywiście treści takie MP3 do pobrania. Dobrze, idziemy dalej. Czyli rok smoka to jest rok zwycięstwa, awansu, realizacji marzeń i pragnień, jeżeli dobrze wystartujesz. Jestem pewna, że dobrze wystartujesz, bo jeżeli słuchasz teraz tego mojego nagrania, no to już wiesz, że będę cię bardzo dobrze prowadzić przez cały ten rok. To jest czas, gdzie Rok, w roku smoka można poruszyć rzeczy, których nie udało się poruszyć przez ostatnie lata. Czyli naprawdę, jeżeli coś było na Twojej liście i ciągle były jakieś blokady, i ciągle były jakieś, nie wiem, hamulce, cokolwiek było nie tak, to w roku smoka można temu raz na zawsze dać tą Tą kropkę, namalować czarną grubą kreskę, kopnąć temu w cztery litery, albo coś zrealizować, czego nie udało się zrealizować. Najtrudniejszym miesiącem w roku Smoka będzie październik. Od razu to już zaznaczam. Październik, ponieważ październik jest miesiącem psa. I w roku smoka po prostu będą to takie ciężkie, problematyczne energie, ale oprócz tego mniej więcej przez cały rok będziemy mieć fajny flow, fajne takie płynięcie. I jeżeli dobrze się do tego przygotujesz teraz jeszcze na końcówce roku, roku zająca, roku królika, to po prostu wystartujesz od razu idealnie. Jeżeli nie da rady się teraz przygotować z różnych względów, to w roku smoka będzie można postawić takie decydujące kroki na drodze do realizacji Twoich marzeń i pragnień. I teraz tak, co Ci zalecam teraz na koniec, na koniec roku królika, tego roku zająca, czyli do 10 lutego? No przede wszystkim mam nadzieję, że już masz zamówiony termin na pełnię, czyli rytuał świecy intensyjnej, ponieważ jest to wyjątkowa pełnia. Bardzo wyjątkowa i ostatnia pełnia w tym roku, zająca w tym roku, królika, więc trzeba tutaj naprawdę dać takiego solidnego kopa energii, żeby pewne rzeczy usunąć z Twojego życia raz na zawsze, zrobić miejsce na nowe i przygotować się solidnie do roku smoka. Czyli na tą pełnię wszystko to, co masz w opisie, rytuał pełni. To wszystkie takie intencje mogą być, mogą być na tą pełnię, ale przede wszystkim teraz ogólnie, na cały koniec roku zająca, rytuały oczyszczające, rytuały ochronne. Rytuały usuwające i uwalniające, czyli wszystko od czego się chcesz uwolnić. To może być nawet uwolnienie od takich stanów jakiegoś takiego marazmu, takiego, takiego smutku, takiego wiszenia w czymś, takiego przywiązania do czegoś, co ci nie służy. Cały czas pracuj z moimi ceremoniami. Ja wiem, że wy zawsze czekacie, kiedy nowa, kiedy nowa, kiedy nowa, a tu jest tyle starych ceremonii z takimi niesamowitymi przesłaniami, trzeba do nich wrócić, trzeba sobie to przypomnieć i popatrzeć również na nie z innej perspektywy, ponieważ ty dzisiaj rozumiesz te ceremonie zupełnie inaczej. Ja wiem, że wy bardzo pięknie z tymi ceremoniami pracujecie, ale jeszcze nie wszyscy. Czyli ceremonie, które na przykład mówią o, o tym jak się uwolnić od jakiegoś bagażu zbędnego, jak wyruszyć nową drogą, na co zwrócić uwagę, jak realizować marzenia, jak się otworzyć na to nowe i piękne. Pamiętasz, była taka piękna ceremonia na Porto Santo o tym jak aktywować wewnętrzny ogień. Rok smoka, czyli energia męska, energia ognia. Była taka piękna ceremonia, jak zaprosić szczęście do swojego życia. Była taka piękna ceremonia, jak wyrzucić bagaż za burtę. I te wszystkie były Sporto Santo, akurat te ceremonie. Ale było również bardzo dużo takich, jak uwolnić się od starych więzów, jak uwolnić się od jakichś takich. Rzeczy, które cię blokują, czyli rytuały w nagłej potrzebie, wszystkie uwalniające, oczyszczające, również te uwalniające od nałogów i złych nawyków. Czyli ta świeca, na przykład albo ten rytuał, który uwalnia od złych nałogów i od złych nawyków, będzie idealny, jeżeli masz taki nawyk, a przesuwania czegoś na później, albo jakiś nawyk um, niezdrowego jedzenia, albo jakiś nawyk, że a nie chce mi się tam uprawiać sportu, albo jakiś inny nawyk, jakiś negatywny negatywnych rzeczy to to będzie idealne rytuały uwalniające od różnych ludzi sytuacji i osób to jest to jest po prostu coś niesamowitego czasami wystarczy jedna świeca intencyjna i można od jakiejś sytuacji od jakiegoś człowieka od jakich rzeczy się uwolnić raz na zawsze Tutaj na dole pod tym listem będą takie najważniejsze te grafiki. Jak sobie naciśniesz na grafikę, przechodzisz do rytuału, to jest takie ułatwienie, żeby nie trzeba było tego szukać, prawda? Okej, okay. teraz tak, yy, oczyszczanie karmy, oczyszczanie karmy. Bo jeszcze wiele osób z Was na ostatnim mentoringu pisało mi o tym, że wybrało tą kartę, która symbolizowała karmę, czyli tutaj rzeczy karmiczne, poprzednie inkarnacje. Oczyszczamy, 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 żeby naprawdę tego 10 lutego wystartować z piękną, nową energią, a nie z jakimś takim nie wiadomo czym. Czy ciągnięciem jakichś starych spraw, przenoszeniem starych spraw z roku królika, roku zająca do. Do, do, tego nowego, do tego nowego roku, teraz tak kolejna rzecz bardzo ważna to jest oczyszczanie czakr. Czyli tutaj w zakładce rytuały świec intencyjnych, świece czakry masz rytuały na oczyszczanie czakr, i tutaj wybierz. Wszystkie te, które czujesz, jakąś ciężkość, coś jest nie tak, to jest wszystko bardzo dobrze opisane. Wystarczy sobie przejść opis każdej, każdej czakry, i wtedy wiesz, jest zablokowana, jest zanieczyszczona, trzeba ją oczyścić, czy też nie, czy ją aktywować. Czyli zwróć uwagę teraz, właśnie w tym czasie, żeby uwolnić się od wszystkiego, od starego balastu. Dlatego ja mówiłam również na mentoringu wczoraj, żeby przejrzeć wszystkie Twoje rzeczy i wywalić wszystko to, co Ci się źle kojarzy. Wszystko to, co Ci się źle kojarzy. Okej, okay. czyli uwalnianie, oczyszczanie od ludzi, miejsc, sytuacji, nałogów, nawyków, yy, złych jakichś przyzwyczajeń, yy, od wszystkich również złych wspomnień. Złe wspomnienia. Przemienić te złe wspomnienia w piękne i pozytywne. I ja wiem teraz, o czym mówię. Czyli jeżeli na przykład masz jakieś wspomnienia, straty czegoś, czegoś przykrego i tak dalej, postaraj się nie myśleć o tym, co straciłaś, czy co odeszło, czy co straciłeś, co odeszło, tylko skoncentrować się na tych pięknych momentach. Przypomnieć sobie te piękne momenty. Ok, to wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj oczywiście będzie kolejny, kolejny odcinek mentoringu. Który to będzie trzynasty, już tak, trzynasty odcinek mentoringu? A ja z głębi mojego serca życzę Ci wszystkiego, co najlepsze, żeby udało się usunąć wszystko, również negatywne kody krwi, czyli ta świeca, czy rytuał oczyszczający linię męską, linię żeńską. Jeżeli jeszcze czujesz, że tam są jakieś blokady, to wszystko teraz na koniec, na koniec stycznia i początek lutego. No i oczywiście widzimy się również na Imbolk, czyli na. Na rytuale y, świętej Brygidy, bardzo ważnym rytuale, i to będzie taki nasz koniec tego roku zająca, taki symboliczny koniec tego roku zająca. I wierz mi, że mam nadzieję, że kolejny rok zająca to będzie dopiero za 100 lat. <grym> Jakby się dało, to, to za 100 lat bardzo proszę. <grym> najlepiej, żeby każdy rok był rokiem, rokiem smoka, to by było najlepiej. <grym> Dobrze, życzę Ci z głębi mojego serca, wszystkiego co najlepsze. Najpiękniejsze, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.